Cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie, co posiadacie. Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałabym przybliżyć Wam symbole Słowian i ich znaczenie, które każdy powinien znać. Napiszcie w komentarzu, które znaki znaliście wcześniej, a które poznaliście dzięki mojemu filmowi. Zaczynamy! Lunula to symbol, który jest mi bardzo bliski. Swoim kształtem przypomina odwrócony sierp księżyca, co oczywiście nie jest przypadkiem, ponieważ księżyc ze względu na swoje fazy, albo raczej swój cykl, był kojarzony z cyklem menstruacyjnym. Nazwa tego symbolu nawiązuje do słowa łuna, które jest dawnym słowiańskim określeniem na księżyc właśnie. Lunula to symbol dedykowany kobietom i głównie przez nie noszony zarówno wśród naszych słowiańskich przodków, jak i we współczesności. Jest to znak płodności i kobiecości, ochrania przed złymi urokami i zapewnia przychylność bogów. Współcześnie wśród wielu kobiet przyjęło się takie myślenie, że noszenie lunuli to takie oddanie się pod opiekę księżycowej bogini. Muszę przyznać, że jest to piękna wizja. Dajcie znać w komentarzu, czy się z nią zgadzacie i czy nosicie ten symbol. Ręce Boga to symbol, który został odkryty w 1936 roku w miejscowości Biała koło Łodzi. Jest to krzyż zakończony z każdej strony swoistymi palcami lub, jak kto woli, grabkami zarysowanymi w towarzystwie symboli boga Swaroga, czyli swastykami. Według różnych badaczy oraz rodzimego kościoła polskiego symbol ten jest ideogramem najwyższego boga. Krzyż z palcami symbolizuje równowagę, jaka powinna panować w naturze, a swastyki przedstawiają ten boski pierwiastek. Nie mogę jednak nie wspomnieć, że możemy spotkać się z tym boskim znakiem bez swastyk. Niektórzy badacze są zdania, że symbol to odniesienie do światowida, słowiańskiego boga wpatrzonego w cztery strony świata. Inni pasjonaci słowiańskich symboli są zdania, że te grabki, którymi zakończone są ramiona krzyża, symbolizują Peruna, słowiańskiego gromowładnego boga, ponieważ swoim wyglądem przypominają błyskawice. Generalnie bardzo niewiele można powiedzieć na temat tego symbolu, ponieważ został on odkryty stosunkowo niedawno. Nie da się jednak zaprzeczyć temu, że jest bardzo ciekawy i może wzbudzać zainteresowanie. Kolejnym symbolem jest tajemniczy znak Velesa. Z pewnością mogliście go zobaczyć wytatuowanego na czyjejś skórze, na koszulkach czy chociażby na plakatach. Jest naprawdę bardzo popularny. Znak Velesa określa się też rogatym trójkątem. Veles był bogiem zaświatów, magii, handlarzy, wędrowców, wróżbiarstwa, dobrobytu, poezji, prawa. No, powiem Wam, że patronował on, czy też patronuje naprawdę wielu rzeczom i co ciekawe, jest to też bóg rogatego bydła, dlatego też przez wielu Veles nazywany jest bydlęcym bogiem. Znak Velesa składa się z trójkąta równoramiennego oraz z linii o złamanych pod kątem rozwartym końcach. Najpopularniejsza interpretacja tego znaku mówi, że trójkąt ma stanowić zarys czaszki, natomiast linia nad trójkątami – rogi. Wiele osób nosi ten symbol po to, żeby w jakiś sposób oddać cześć Velesowi. Natomiast jeżeli rozchodzi się o jakąś jego moc, to w związku z tym, że Veles, tak jak już mówiłam, jest bogiem wiedzy tajemnej i wielu innych dziedzin, jego znak może pełnić funkcję ochronną przed złorzeczeniami czy też klątwami. Sprzyja podróżnikom, wspomaga dobrobyt i przynosi szczęście. Może być też noszony przez osoby, które rozwijają się duchowo.
Oczywiście cały czas warto podkreślać, że wiemy stosunkowo niewiele o naszych przodkach i moc wielu znaków pozostaje w sferze domysłów i dopowiadań. Jednak fakt jest taki, że symbol ten jest bliski wielu osobom i często ludzie, którzy zaczynają jarać się słowiańską kulturą, wchodzą w kręgi rodzimowiercze, po prostu po niego sięgają wtedy, kiedy czują jakieś połączenie z Welesem. Dobra, przechodzimy dalej. Następny słowiański symbol to słoneczko, swarzyca, swarga, kołowrót. Różnie się ten znak nazywa. Generalnie jest to symbol totalnie pozytywny, symbol życia, urodzaju, słońca, szczęścia, pomyślności, dobrostanu, samej dobrej energii. Kojarzy się go często z bogiem Swarogiem i kultem słońca. Kołowrót jest pewnego rodzaju typem swastyki, ponieważ podobno nawiązuje swoim kształtem do obracającej się swastyki, która z kolei swoim kształtem naśladuje ruch Słońca, tworząc symbol kołowrotu. Pozytywne znaczenie swastyki nie tylko dla Słowian, ale też dla innych ludów i kultur, na przykład dla Hindusów czy Greków, spatrzyli naziści i różne grupy neonazistowskie. No i wiadomo, że jak ktoś w temacie słowiańskim zbytnio nie siedzi, to ma już taką mało pozytywne skojarzenie ze swastyką, a co za tym idzie, z kołowrotem również. Co ciekawe, możemy spotkać się z lewoskrętnym i prawoskrętnym kołowrotem. Prawoskrętna swarzyca symbolizuje słońce i te wszystkie pozytywne energie, natomiast lewoskrętna nie jest tak bardzo popularna i rzekomo kojarzy się ją z nocą i jakimiś magicznymi praktykami. Symbol swastyki oraz kołowrotu Słowianie umieszczali na różnych przedmiotach, na ścianach domów, żeby ochronić się przed złem. Ostatni symbol nazywa się znakiem gromowładcy i przypomina on swoim kształtem taki sześciokąt foremny. Z pewnością kojarzycie, że w różnych miejscach, w górach, hotelach i knajpach można zauważyć takie ozdobne, wyrzeźbione rozety. W zasadzie nazywa się je rozetami podhalańskimi. No, to rzekomo ten znak słowiańskiego gromowładcy przetrwał po dziś dzień właśnie w takiej formie. Ten znak jest związany z Perunem, który jest bogiem piorunów, jak łatwo można się domyślić, ale też wojowników. Słowianie rzeźbili go w różnych punktach domu, aby ochronić się przed uderzeniem piorunów i ogólnie przed złą pogodą i nawałnicami, a noszono go, by ochraniał przed wszelkim nieszczęściem, które może czyhać na naszej drodze. Co ciekawe, niektórzy badacze powiązują symbol Peruna z kultem słońca. Napiszcie w komentarzu, które symbole były Wam znane, a o których dowiedzieliście się dopiero z mojego filmu. Oczywiście istnieje jeszcze parę symboli, ale zostawiam je na przyszłe filmy. Pamiętajcie, że bardzo mało wiemy o naszych przodkach, mimo że cały czas prowadzone są badania, powstają nowe publikacje na temat Słowian, to i tak dużo wiedzy opiera się na domysłach, jak mogło być. Warto mieć to na uwadze, kiedy na przykład chcielibyście nosić jakiś znak w formie amuletu lub go sobie wytatuować.